Szanowni Państwo, drodzy maturzyści, uczniowie szkół średnich, serdecznie zapraszam do Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W instytucie kształcimy na kierunku rolnictwo. Mamy 5 specjalności: agrobiznes, agroturystyka, żywienie człowieka i organizacja wypoczynku, towaroznawstwo produktów pochodzenia rolniczego, a także mechanizację rolnictwa. Proszę Państwa, rolnictwo to studia inżynierskie, 3,5-letnie, atrakcyjne pod względem zarówno programowym, jak i praktyk. W Instytucie Nauk Rolniczych mamy możliwość współpracy z przedsiębiorstwami rolno-spożywczymi, z rolnikami, z instytucjami wspomagającymi rolnictwo. Absolwenci rolnictwa znajdują pracę zarówno w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, w doradztwie rolniczym, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w innych instytucjach zajmujących się wspomaganiem rolnictwa. Proszę Państwa, dzisiejszy rolnik to przedsiębiorca, mikroprzedsiębiorca, który prowadzi firmę. Unia Europejska narzuca na polskich rolników dokształcanie się, prowadzenie księgowości, a tutaj w ramach specjalności na przykład agrobiznes zdobywają Państwo taką wiedzę. Proszę Państwa, dzisiejsze czasy to także dbanie o bezpieczeństwo i jakość żywności. Tutaj też wychodzimy w stronę państwa właśnie dzięki specjalności żywienie i organizacja wypoczynku, gdzie poznają Państwo podstawowe zasady żywienia, podstawowe zasady produkcji żywności, a następnie jako założeniem jest opracowywanie programów żywieniowych dla określonych grup ludności. Proszę Państwa, w Instytucie można zdobyć certyfikaty, certyfikat doradcy żywieniowego, certyfikaty związane z kursami chemizacyjnymi, a także certyfikaty związane z jakością i towaroznawstwem żywności. Proszę Państwa, absolwenci studiów inżynierskich Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie mają możliwość zdobywania także dodatkowej wiedzy na studiach magisterskich pokrewnych kierunków. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.